Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w prawdopodobnie chyba 7 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Zagadka Orków Prolog. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca tego moda, jednakże najpierw musimy rozprawić się ze stworzeniami tutaj. Na przykład moglibyśmy w tą harpię spróbować wycelować. Widzę, że całkiem nieźle to poszło. O, tylko one się tam mi ruszają. Wiecie co? A gdybyśmy tak najpierw z tymi szkieletami zawalczyli, co? Może byłoby szybciej? Okej, rzuciły się pojedynczo. To dobrze, bo to są te silniejsze chyba szkielety. No, dawaj. Dokładnie, to są te silniejsze. No. Ajajaj. Ajajaj. Będzie trudno dzisiaj. Będzie dzisiaj ciężko. Zobaczymy. 9:37. Fajnie, że ja w ogóle zapomniałam, o której się zapisałam. I zobaczymy, no. Ach, bo ja się już... No szkurna. Dobra, to było głupie. No nie, jeszcze ta harpia tu przyleciała. Co jeszcze? Co jeszcze? Wiecie co? 9:37. Ten zapis był chyba głupi. A, uciekam! Aż mi grę zlagowało, nie wiem co się dzieje, nie? No dawaj. No, kurna, jak na złość, nie? Udało się. No, ale trzeba przyznać, że z tymi jest dużo ciężej, wiecie? Trzeba to przyznać, a ja nie mogę lepszej kosy założyć za bardzo. Bo nie znalazłam niczego do siły i to mnie troszeczkę zastanawia. Też kuszę mam słabszą taką. Nie wiem, gdzieś to chyba ominęłam. Być może koło tego szkieleta, który tam był, tego ożywieńca. Może tam coś leży? Nie wiem, ale musimy sobie poradzić tutaj. Dobra, jakby ten szkielet goblin tutaj do mnie przyszedł. Chodź tu. Okej, nie wiem co tutaj się dzieje. Harpia zlazła mi wpierdzielić. Dobra, na szczęście harpia to nie jest problem. Ich tam troszeczkę jest, ale zastanawia mnie bardziej, co ten szkielet goblin zaczął robić. Okej, one się tam widzę pozacinały. Więc ja skorzystam sobie z tego, że ta harpia uznała, że do mnie sama przyleci. Tylko gdyby mi tak zlazła z nad głowy. O! Dobra. Lecimy dalej. Tego szkieleta, który tam jest, zostawię. Dobra, bo widzę, że... Ty mi zejdziesz kiedyś stąd? Ten szkielet wydaje się mieć mnie gdzieś. Dobra. Witam. Okej. Ciekawie. Zrobiła się jakaś tam w miarę cisza. Mamy kluczyk. Podejrzewam, że do jakiegoś tam kufra. Mamy też łóżka. Laga. Świetnie. Niepotrzebne mi to. Chyba do tego kuferka. Coś tak czuję. A w kufrze. Eliksir życia. Przemiana w zębacza. Łodyga bagiennego ziela i 60 sztuk złota. Gdzie ten goblin biega w ogóle? Nie wiem, ale eliksir życia to sobie na pewno wypiję. Okej, mamy jedną pełnię manę, ona może się przydać. Hmm.
Ten szkielet goblin gdzieś mi wybył. Mało ważne. Zanim do niego pójdę, to ja potrzebuję tego drugiego szkieleta wyklepać. Nie wiem, czy to jest taki sam słaby szkielet, czy to jest ten mocniejszy. Zobaczymy. Chyba ten mocniejszy. Nie, to jest pomniejszy szkielet. Dobra, bo się niepotrzebnie dałam obić, bo chciałam na szybko, nie wszedł kryt i tak wyszło. Dobrze, mięso kopacza. Dobra, zbieramy wszystko, co możemy. Mamy tutaj troszeczkę komnat do obejrzenia. Nie pogardziłabym jakąś miksturką siły, czy czymś w tym stylu. I nie pogardziłabym też, żeby znaleźć tutaj teleport do tego miejsca, powiem szczerze. Co ty robisz ze sobą? Hej, no! Okej. To było co najmniej dziwne. Ten szkielet tak jakby się... Aha, on się strygerował na harpie tutaj. Cześć, harpio. O Boże, tu jest nieumarły... O matko. Tak się jeszcze w życiu nie wystraszyłam. Co to miało być? Chodź tu. Chodź. Chodźcie tak. Okej, klepiecie mnie trochę. Ale nie ma tragedii. Wolę, żeby one mnie klepały, niż ten... Niż ten tam kretyn na dole. Przecież ja go w życiu nie zabiję, nie? Mi rzuci z jednej kulki ognia i po mnie. No dobra. YOLO! Gdzie ty? Orzesz w mordę. Okej, ty się zaciąłeś, dobrze. O nie, tu jest jeszcze karpia. Dobra, dopóki ja nie zabiję tych harpi, to ja nie mam co tutaj wchodzić, nie? 9:43. Jezusie! To miejsce to jest żart. Gdzie jakaś miksturka siły, cokolwiek. Potrzebne mi. Rozumiem, że tu nie wejdę. Zanim pójdę do tego kapłana, to wolę sprawdzić, czy on jest moim jedynym wyjściem, jakby. Arcykapłan. Świetnie, nie? Okej, tu jest jakiś składzik. Coś tu mnie zabije? Nic za nic, okej. Okej, tu jest składzik, więc rozumiem, że mamy się tutaj... Chyba widzę eliksir siły, nawet razy dwa. Mamy się, widzę tutaj... doposażyć, jakbym to mogła powiedzieć. Tak, goblinie jagody. Dajcie mi smoczy korzeń, to wtedy pogadamy. Dobra, kuferki to za chwilę. Tutaj coś za beczkami pochowane, za tymi, chyba nie. Mamy eliksirki? Mamy aż dwa eliksiry siły, dobrze. Tego było mi trzeba, eliksir życia też był mi potrzebny. Wiecie co, ja zeżrę te smocze korzenie. I tak nie mamy tutaj alchemii. I teraz co mogę założyć? Mogę na pewno ten kruczy dziób. Katowski topór. No nie mogę go założyć niestety. Ale kruczy dziób powinien już... Tylko, że on jest kurna taki króciutki, nie? Ale w sumie tamten topór nie był lepszy. Dobra, otwieramy. Aha, otwarte. Dobra. 8 szyneczek, 8 serów, smażone mięsko, kolby, złoty naszyjnik. Po co mi to? Dajcie mi jakieś mikstury. Ja chyba mogę to otworzyć przez to, że mam ten kluczyk. Po co gra mi to daje? No przecież mi to jest niepotrzebne do niczego. Miodu mam tyle, że... Ja nie wiem. No okej, mamy troszkę mocniejszą broń, nie pomaga mi to za wiele.
Nie mamy wyjścia. Trzeba zejść na dół do tego arcykapłana. Jak widzicie, on tu stoi. Cześć. No, dawaj. Dobra, wiecie co? Będę sobie robiła takie zapisy podczas tej walki. Ała, no dałam się. Super. 350 punktów doświadczenia jest za ciebie. Ogniste ziele, stary klucz i złoto. Wow, wyklepany. Świetnie. Zjemy miodu? W ogóle, jak ty jesz ten miód? Dobra, nie, nie zjemy miodu, bo miód mi przywraca tyle, że... nic. Dobra. Kolejny mamy jakiś składzik. Tutaj jeszcze te harpie były. Regał na książki. Czy jakieś coś tu będzie ciekawego? Mikstury powodujące stałe zmiany. To nam niepotrzebne. Stół alchemiczny. Ta harpia jest martwa, rozumiem. Kolba. Węgiel. Kamień runiczny. Myślałam, że to runa teleportacyjna. Węgiel. Dobra. Więc jakiś przełącznik, który mi się nie podoba. Cześć, harpio. No nie, no gdzie żeś pod... Chodź tu. Dawaj. Trafię cię, czy ci nie trafię? No tak bym powiedziała, nie za bardzo, bo mi wlazłeś na głowę. No złaź, że na ziemię. Cholera jasna. No dawaj. Pięknie, kolejny poziom. Szkoda, że jest mi niepotrzebny totalnie, nie? Dobra, kuferek, ale zanim to zebrałam miksturkę. Kamień wiedzy, brakujący element przełącznika, eliksir leczniczy, eliksiry życia, nie, jeden i 5 brojek rudy. To interesujące. Dobra, regał na książki, kolejny. Z każdym dniem posuwamy się do przodu z naszymi badaniami. Do tej pory wydawało nam się, że ten skrawek ziemi, na którym obecnie się znajdujemy, to cała dolina. Myliliśmy się. Dolina jest większa. Zza gór wyczuwam duże pokłady mocy magicznej. Czyżby kolejne złoża rudy? Czyżbyśmy natrafili na coś niezwiązanego z naszą kulturą? Sam tego do końca nie wiem. Trekar. Orkowie po raz kolejny zaatakowali naszą dolinę. Znowu już zeszli z gór. Czyżby przyszli z tej niezbadanej części doliny? Teraz jestem pewien jednego. Tym razem twierdza nie przetrwa tego ataku. Musimy działać stanowczo. Czas zamknąć jedyną drogę orkom poprzez zawalenie przełęczy. Nie mamy innego wyjścia. Falkus. Czy wygląda na to, że to oni zawalili przełęcz? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Okej, czy chodzi o ten przełącznik? Coś otworzyłam. I wydaje mi się, że otworzyłam... średni orkowy topór, tak. Wydaje mi się, że otworzyliśmy tamto przejście na górze. Dokładnie, otwarte. O, no dobrze, nie podoba mi się to. Ale nie mamy wyjścia. Coś tutaj się będzie, coś czuję działo. Nie tak? Aha, to wygląda jak jakaś arena. Zamknie się to za mną? W teorii nie wygląda. Runa? Czy to jest runa teleportacyjna? Tak, do biblioteki Kręgu Ziemi. Pozwólcie, że zanim zagadam z tamtym gościem.
Mam wrażenie, że to jest duch któregoś z tych magów, o którym czytaliśmy. Być może tego Falkusa, który zawalił to przejście. Mam wrażenie, że będzie chciał, żebyśmy wykonali jakąś misję. Okej, tutaj nie mogę nic przeczytać na tym regale. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego, że najpierw sobie tutaj chodzę i się rozglądam. Kolejny stół runiczny, kuferek. Mogę go otworzyć? Nie. Lewo, 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 prawo. Znaczy w sensie mogę go otworzyć, ale... nie w sposób taki, że z kluczyka. Dobra, bo tych eliksirów stałych jest bardzo dużo. Tak jak sądziłam na samym początku tej serii, no tutaj nie ma nauczycieli. Jedynym nauczycielem był nauczyciel do zamków. Otwierania. Co troszeczkę boli, bo jakby był nauczyciel siły, albo jakbyśmy zdobyli jakąś książkę do nauczania siły, to byłoby na pewno dużo fajniej. Mistry powodujące zmiany, tak? Niepotrzebne nam to. Dobra, i wygląda na to, że obeszliśmy całe to miejsce, więc możemy teraz iść na środek. Błagam, nie każ mi ze sobą walczyć. Tak, Falkus, tak jak czułam. Przeklęty, niech będzie dzień, w którym mrok przysłonił tę dolinę. Dusza moja przeklęta na wsze czasy. Kim ty jesteś? Ty, któryś spłogapił nasze dusze. Przepadnij na zawsze. O czym ty mówisz? Co? Gdzie ja jestem? Ostrze. Porzuciłem je. Ono przepadło na zawsze? Ono promieniuje jasnością Minosa. Tylko ono może... To nie ma sensu. On postradał zmysły. Co? Kim ty jesteś i co ty tutaj robisz? Nie powinieneś tutaj przychodzić. Ściągnąłeś na siebie klątwę. Bestia, znowu zacznie swoje łowy. Czuję jej obecność. Jest spragniona dusz. Lepiej uważaj na siebie. Okej, okay. Kim ty jesteś? Kim jesteś? Jestem Falkus, arcymag Kręgu Ziemi. Kiedyś opiekowałem się tą biblioteką, aż do czasu, kiedy zajęli ją orkowie. Mogłem ją bronić, oddać za nią życie, walczyć do końca. Niestety opuściłem ją jak tchórz. Nigdy sobie tego nie wybaczę. O jakiej klątwie mówisz? Orkowie w trakcie swojego plugawego rytuału rzucili klątwę na to miejsce, jak i na całą okolicę. Moc rytuału wywołała wiele szkód. Splugawiła wyjątkową aurę tego miejsca. To właśnie z jej nieskończonej mocy czerpie teraz swoje siły bestia. Swą moc stracił także nasz święty chram. Gdyby nie silna aura towarzysząca świątyni, także i to miejsce zostałoby splugawione przez moc mrocznego rytuału. Co to za rytuał? To rytuał przyzwania bestii, najpaskudniejszego pomiotu Beliara. To właśnie dzięki niej udało im się zająć twierdzę. Jednak bardzo krótkowzroczni nie wiedzieli, że bestia ma jednak inne plany wobec nich samych.
Zaraz po zajęciu twierdzy odwróciła się od nich. Na wojowników rzuciła klątwę, zaś szamanów pozbawiła dusz, czyniąc z nich bezduszne monstra. A co teraz będzie ze mną? Klątwa spoczęła także i na tobie. Przekraczając próg tego miejsca, sprowadziłeś na siebie, jak i na swoich towarzyszy, ogromne niebezpieczeństwo. Strzeż się, bestia za wszelką cenę będzie próbowała cię dopaść. Nie umkniesz jej w żaden sposób. Mrok jeszcze bardziej potęguje jej siły. Tylko jak najszybsze opuszczenie doliny może was ocalić. Nie znajdzie się jakieś inne wyjście? Nie wierzę w to, żeby nie dało się jej zgładzić. Oczywiście, jest jeden sposób na jej zgładzenie, ale jak dotąd nikomu się to nie udało. Jedynie słoneczne ostrze może zgładzić bestię. Gdzie ono teraz jest? Zostało zakopane wraz z jego właścicielem. Gdzie znajdę jego grób? Jego ciało zostało złożone w zachodniej krypcie. Sarkofag znajduje się w ostatnim przedsionku zwieńczonym posągiem paladyna. Zaraz po tym, jak odnajdziesz to ostrze, wróć z nim do mnie. A teraz ruszaj w drogę. Zostało już niewiele czasu. Okej. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to ostrze znajduje się w posiadaniu... wiecie co, może polecimy... Chociaż wiecie co, nie, bez sensu. Chociaż potem będziemy mogli przecież stąd wrócić. Dobra, polecimy do twierdzy. Żeby powiadomić o wszystkim Erwina. Okej, na szczęście jest tutaj. Cześć Erwin, mamy kłopot, wiesz? Jesteśmy w poważnym niebezpieczeństwie. O czym ty mówisz? Zgodnie z twoim rozkazem zabrałem się za przeszukiwanie biblioteki magii. Zaraz po tym, jak przekroczyłem próg, w bibliotece pojawił się duch. Ostrzegł mnie o klątwie, która spoczywa na tym miejscu. Ściągnąłem ją także i na nas, przekraczając wrota biblioteki. Musimy to miejsce jak najszybciej opuścić. To jedyne wyjście na uniknięcie kontaktu z bestią. Ronin, czy ty się słyszysz? Jaka klątwa? Jaka bestia? To, co ty mówisz, jest niedorzeczne. Masz już omamy. Lepiej odpocznij. Czy ja wyglądam na szaleńca? Nie wymyśliłbym nigdy takiej historyjki po to, by cię nabierać. To, co mówię, jest prawdą. W bibliotece widziałem ducha. Rozmawiałem z nim. Bez powodu nie ostrzegałbym mnie o niebezpieczeństwie, jakie na nas czyha w tej dolinie. Opuśćmy to miejsce, Nainosa. Dość. Mam już podziurki w nosie tej twojej paplaniny. Jeszcze jeden taki wybryk, a będę zmuszony solidnie cię ukarać. Nie będę tolerować tchórzostwa w mojej kompanii. Teraz wracaj do swoich obowiązków. I to bez dyskusji. Wariat. Po prostu skończony wariat. Hej. No świetnie, dzięki. Okej, dolina, górska dolina. Orkowie po zajęciu biblioteki odprawili plugawy rytuał przyzywania bestii. Jego skutki sprowadziły na dolinę zgubę. Na dolinie ciąży klątwa, święty chram stracił swoją moc, a więc sprowadziliśmy na siebie klątwę. Słoneczne ostrze. Przyniosłem na nas zgubę, zostaliśmy przeklęci. Jedyne, co może nas uratować przed śmiercią, to słoneczne ostrze. Jedynie ono może zgładzić bestię. Będę musiał wybrać się do tej świątyni po to ostrze. Czuję, że bez pomocy drugiej osoby będzie mi ciężko je zdobyć. O tym wszystkim muszę koniecznie poinformować Erwina. Okej, no Erwin ma nas w dupie. A gdyby tak, udać się na przykład do Clarence'a. Hej, ty. Potrzebuję twojej pomocy. W czym konkretnie chcesz, żebym ci pomógł? Chcę zdobyć pewne ostrze, które zostało złożone w pobliskiej krypcie wraz z jego właścicielem. Przeczuwam, że samotna wędrówka w tamte strony może okazać się zgubnym pomysłem. To jak, pomożesz mi? Tylko po co ci to ostrze? Obecny miecz już cię nie zadowala? Powiedzmy, że mam wobec niego inne plany. To jak? A co tam? Mogę ci potowarzyszyć w drodze do tej krypty.
Już i tak umieram tutaj z nudów. Dawka adrenaliny nie powinna zaszkodzić. Daj znać, kiedy będziesz gotowy do wymarszu. Dobra, tylko ja się zastanawiam, gdzie jest ta krypta, nie? Bo ja trochę nie ogarniam teraz. Ja podejrzewam, gdzie jest ta krypta, ale no... Gotowy? Od urodzenia. Zanim jednak wyruszymy, to muszę ci coś dać. Weź ten pancerz. Zapewni ci lepszą ochronę niż dotychczasowy. Myślę, że lepszym orężem też nie pogardzisz. Może to nie jest ostrze, które chcesz zdobyć, ale uwierz mi. Lepszego w ręku nie trzymałeś. Dzięki wielkie. Na pewno się przyda. Ruszajmy. Szkoda tracić cenny czas. Będę tuż za tobą. Okej, czyli muszę go prowadzić. Co mi dał? Magiczny miecz półtora ręczny. Szczerze mówiąc, to bym powiedziała, że jest lepszy. Jest na pewno dłuższy. Ma premię do walki jednoręczną 10%. Wymaga tylko 80 siły. No brzmi całkiem okej. Okay. A ten pancerz? Pancerz Straży Królewskiej. 60, 15, 25. No chwilowo nie możemy chyba sobie pozwolić na nic lepszego. Dobrze, i teraz pytanie. Gdzie jest ta krypta? Czy to jest ta krypta, o której myślę? Gdzie poszłam, a nie wyszłam stamtąd żywo? Jest na to jakaś szansa. Wiecie, poprosiłabym też o pomoc Orto, no nie? On też mówił, że jeżeli będziemy potrzebować pomocy, to możemy się do niego zwrócić. Tylko, że problem z Orto był taki, że jakby... No wiecie. Że Orto jest daleko stąd bardzo. No dobrze. To co, może spróbujmy się udać do tamtej krypty, o której myślę. Nie wiem, ile z tego jest prawdą. Czy to jest na pewno ta krypta? Ale zobaczymy. Boję się tylko o to, że Clarence będzie miał problem z wchodzeniem po drabinie. Jest to prawdopodobne. Naprawdę interesująca sprawa. Idziesz za mną i idziesz. Dobrze, nie zapowiada się, żebym miał gdzieś spaść czy coś. Więc wykorzystajmy to. O, całkiem dobrze sobie radzi jego sztuczna inteligencja. Nie będę narzekać, nie? Bo naprawdę sobie dobrze radzi. Krypta, no. Mi nie pomaga to, że on mi powiedział, ten mag, że to jest na zachodzie. Szczególnie, że no ja nie wiem, gdzie tutaj jest zachód. No cóż. Naprawdę mi się bardzo podoba, że tak ładnie ze mną idzie, nie? Dobrze. Może wejdzie normalnie po drabinie. Jak nie wejdzie, to znaczy, że to nie jest tutaj. Okej, a on gdzie mi poszedł? Ach. Pozwól, że wejdę jako pierwszy. Hej, ty. Że on wejdzie jako pierwszy, czy ja wejdę jako pierwsza? Coś czuję, że ja mam wejść jako pierwsza, on mi się zaraz przeteleportuje na górę. Bo gra jakoś musiała to zrobić. Przecież postaci same nie potrafią... chodzić po drabinie?
Halo? Bo ja chyba czegoś nie zrozumiałam. Okej. Okay. Może jakimś cudem magicznie się pojawi za moimi plecami? Nie. Ej, moment, bo ja chyba nie ogarnęłam. Jeszcze raz. 10:06, 10:04 się zapisałam. Co on do mnie powiedział? Chodź, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo ja nie ogarnęłam, o co chodziło. Nie wiem, czy coś się zbugowało, czy co? Idziesz za mną, idziesz. No. Pozwól, że wyjdę jako pierwszy. No i jak sobie radzisz? No i teraz chyba się nie zbugował wreszcie. Dokładnie, no teraz ładnie wchodzi na drabinę, nie? Aha. Hej, ty! Jak sobie radzisz, Clarence? Ojejku, wiecie co? Musimy zrobić to w ten sposób. Gorzej, że... Fuck my life, nie? No, tylko się nie spitol. Dobra, a Ronin gdzie został? Tu, w krzakach. No, będziemy mieli kłopot z tym, nie powiem. Bo jakby wejdę tędy Clarence'em, żeby on tu był. A jak zrobię tak? O matko, nie chciałam tak. Kurna no. Ronin jest oczywiście na dole, nie? Dobra, wczytujemy się. Będzie kłopot, naprawdę będzie kłopot. Coś czuję, wiecie? 10:06. Co to jest za zapis? Nie wiem. To jest ten dziadowski zapis. Dobra, jeszcze raz. Dobra, postaraj się wejść tam, proszę cię. On nie wejdzie na tą drabinę. Chyba, że... Stanę tu, żeby nie mógł tu się przewrócić. To lepiej chyba, żebym stanęła tutaj, wiecie? On mi tutaj wypadł przez tę barierkę. No i gdzie idziesz? No, dziękuję ci, gro. Bucket Game. Już wiem, po co są tutaj te dwie drabiny w takim razie. Dobra, ładnie teraz poszło. Troszeczkę musiałam grę odbugować, bo się coś popitoliło. Gotowy? Jasne. Dobra. Wow, udało się. Zmarnowaliśmy na to kupę czasu, ale wyszło. Idziesz za mną? Idziesz za mną. Super. Dobrze. Czyli dobrze, myślę, że to jest właśnie tamta krypta, na szczęście, więc mamy plus jakiś. No i co? I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Idziesz za mną? Idziesz. Troszkę ci gorzej idzie wchodzenie pod górkę, ale to nic. Damy radę. Ogarniemy. W ogóle, wow, ciekawie by było, jakbym ja tutaj faktycznie przyszła wtedy, jakbym tutaj faktycznie sama była wtedy i wyklepała tą bestię, nie?
Mogłam go jeszcze zabrać do tego kręgu, gdzie nie mogę sobie poradzić, nie? Z przeciwnikami. Chociaż kto wie, może on też jest questowy. Może tam też trzeba będzie się udać, żeby jakiś rytuał odprawić czy coś. Cholera wie. W ogóle nie mogę się w Gothicu odwracać i patrzeć, czy ktoś ze mną idzie, czy nie. To jest trochę wkurzające. Powinnam móc sobie obrócić kamerę i zobaczyć, a nie mogę. Dobrze, jesteśmy już praktycznie przy tym miejscu. No chyba chodzi o tę kryptę. Zobaczymy. Coś mi powiesz? Nie, po prostu idziesz za mną. Mam nadzieję, że nie zginiesz, wiesz? Okej, słyszę ją, wiecie? I myślę, czy ona... No właśnie, triggerujesz się. Błagam, tylko go nie zabij. I ja też się bym chciała nie zabić. Super! Zabił ją. Clarence? Hej. Masz. Masz. Proszę. Nie wiem, jak bardzo ci ta mała pomogła. Ale może jakoś ci pomogło jednak. Dobra, mam nadzieję, że i was tu nie było więcej. Wow, ale to jest aura taka cmentarna bardzo. Wow. Taka cmentarna, taka bagienna wręcz. Chyba lepiej by było, żebym wyciągnęła tutaj broń. Tam można też wejść na górę. Tam można zejść na dół. Wiecie co? Chodźmy najpierw na górę. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Wow! Nie zauważyłam go w ogóle. Dzięki, Clarence. Ja usłyszałam właśnie tylko te gobliny, nie? Dobra, tutaj coś jest? No bo tam na górze? Chyba nie. Dobra, czyli okolicę mamy raczej czystą. Raczej. A w środku coś czuję, że będzie 1000 razy gorzej niż na zewnątrz. Okej. Dałabym Clarence'owi jeszcze mocniejszą miksturę, na przykład tą średnią. Masz? Proszę. Niech się napije chłopak, żeby miał pełne życie. Dalej nie masz, dobra. To jeszcze jedną ci mogę dać. Mamy mikstur nadto, więc... Dalej nie masz full życia. Trochę go pobiła ta bestia, mam nadzieję, że nie natkniemy się na ich więcej. Znaczy się, ja podejrzewam, że już bym sobie z nią pewnie poradziła. Oho, jest kołowrotek. Gorzej, jeżeli się okaże, że jest zamknięte. Clarence? Może wejdziesz ze mną do środka, co? Widzę, że tak niechętnie. Okej, Clarence się tam zablokował. Hej, no, przecież jesteś naprzeciwko przejścia, chodź. No, dziękuję ci bardzo. I co my tu mamy w środku? Orzesz, kurde, mać, co to jest? Ała, co mnie tak bije? Paskudztwo. Dobra, Clarence musi się zająć tymi mobami. Au. Shit.
Dobra, bo jesteśmy na w miarę dobrej drodze, wiecie? Dobra, maga mamy z głowy. To wygląda troszeczkę jak grobowiec z tego. Z miejscem, gdzie jest chromanin, normalnie w gotiku jedynce. No widzę, że to miejsce jest nie za ciekawe. Uj, Clarence. Dobra, wiesz co? Masz największą miksturę, póki jeszcze mam taką. Proszę. Dobra, jakoś ci to tam pomogło. Pozwólcie, że z tych szkieletów nie będę już nic zbierać, bo to jest bez sensu. Musimy zbadać to miejsce całe. Okej. O fuck. Witam. Na szczęście to są te pomniejsze, więc w sumie... Oho, idzie nie ten pomniejszy. Clarence. Ała! Dziękuję ci bardzo. Okej. No, powiem szczerze, że jest dosyć trudno. Dobra, wiecie co? Może pełnię życia byśmy sobie walnęli tutaj. No, szkurde. Ej, słyszałam orka. Chociaż nie, to było zombie. Okej, za tymi drzwiami. Chyba. Dobra. Pomniejsze. To pomniejsze to tam jest pikuś. Ja pierdykam! Nie! Tylko nie ty! Tylko nie ty! Cholera! Zabiję tego Clarence'a, prawda? No, ale żeby mnie... Clarence! Clarence! Clarence, pomóż! Pomóż mi! Jezu, zabiłeś go. Nie wierzę w to. Masz. Proszę, weź... Bierz wszystko, proszę. Co mam. Proszę cię. Pij to. Ja cię muszę utrzymać przy życiu. Miecz dwuręczny. Pełnię życie miał armię ciemności i kości szkieletu, może jednak opłaca się ich, wiecie, przeszukiwać. Ciekawe. A tu jest jakieś dalsze przejście jeszcze? Aha. Tak. Nie chcę Clarence'a bić. Dobra. Z Clarence'em sobie radzimy całkiem nieźle, powiem szczerze. Wypadałoby przeszukać i tak całą tę kryptę, bo tam niby on mówił, że w jakiejś tam części tej krypty znajduje się ten miecz. Chodź. Dobra. Pełnia życia mi się przyda. Jak ty się trzymasz? Słabo, ale może to przeżyjesz. Oho, co to jest? Ej, co to jest? Nie mogę tego kopać ani nic. Nie wiem.
Ale wiem, że się Clarence raczej trzyma niedobrze. Więc idziemy dalej. Za te drzwi można iść, albo można iść jeszcze tam bardziej w głąb. Za drzwiami słyszałam zombiaki. I można się jeszcze przejść w tę stronę. O, tutaj też są zombie. Dobrze. Ja widzę, że tam Clarence zgłupiał trochę. No, jak sobie radzę z tobą? O, jest całkiem okej. Dobra, Clarence zwariował. Okej, więcej was tutaj jest. W sensie nie powinnam się przejmować tak czy siak, bo to są tylko zombie. Dobra. A w środku pierścień jakiś? Mikstura? Zwój. To brzmiało, jakby ktoś coś przyzwał. Nie podobał mi się ten dźwięk. W ogóle dzisiaj chyba będzie troszeczkę dłuższy odcinek. Ciężki miecz jakiś tam dwuręczny? Ciężki miecz dwuręczny. Mogę go założyć. W teorii wydaje mi się, że powinniśmy się bić dwuręczną bronią, bo mamy więcej. Teraz w ogóle właśnie w dwuręcznej. Mamy mistrza. Dobra, to chyba się przerzucimy na dwuręczną. Ma też lepszy zasięg. Okej, a stąd żeśmy przyszli, no nie? Tak, tutaj było wejście. Clarence mi gdzieś się tu zakręcił. Niestety nie wiem gdzie. Jak to tego nie da się otworzyć? Przecież ja nie znalazłam tej broni. Jakim cudem tego nie da się otworzyć? Ej, no teraz to mnie zaniepokoili, wiecie? Niepokoi mnie też fakt, że Clarence mi gdzieś zginął. To tak jakby tutaj mogłabym coś zrobić. Wiecie co, oświecimy sobie pochodnie, bo nic nie widzę. No powinniśmy kończyć odcinek, to jest ewidentna sprawa. Jednakże... To wygląda tak, jakby to było tutaj. Bo to jest ewidentnie grób Paladyna. Słoneczne ostrze. Tak, po ostrze. To jesteśmy tutaj. Górska Dolina. Kurde, że to się nie zapamiętałam tych informacji. Może jakiś przycisk? Dlaczego to się świeci, ja nic nie mogę z tym zrobić? I Clarence gdzieś zniknął. No nie podoba mi się to, wiecie? Nie podoba mi się to. Zardzewiały miecz dwuręczny. No niepotrzebne mi to jest. Wiecie co? Ja pozbieram może... Chociaż nie, te szkielety to jest bezsens totalny, żeby coś z nich zbierać. Nie podoba mi się, że nie mam Clarence'a przy sobie. Co najmniej creepy tu jest. Wiecie co? Myślę, że sobie zakończymy teraz ten odcinek.
i zobaczymy w kolejnym, o co tutaj chodzi, bo bardzo mi się nie podoba fakt, że po pierwsze nie mogę zebrać tego czegoś, co się tam ewidentnie świeci. Po drugie nie podoba mi się fakt, że Clarence mi się gdzieś zbugował i zniknął. No właśnie. W ogóle ten pierścień też zaraz może sprawdzę, co to był za pierścionek. No tutaj... I czemu tutaj są takie dźwięki akurat w tym miejscu? Wiecie co, zanim zakończymy, to jeszcze ten pierścionek sprawdzimy. To chyba ten kamiennej skóry był. Głazorost. Tu jest coś zawalone. I tam jest normalnie przejście. Tam są normalnie... rzeczy do zebrania. Kurde. Chyba mi się coś, wiecie, zbugowało, mi się coś tak wydaje. Spróbowałabym się zmarwinić przez te drzwi, które w teorii są nie do otwarcia. Bo wydaje mi się, że coś tutaj nie gra. Tylko, że chciałam włączyć Marwina, a nie go wyłączyć. Nie, tutaj faktycznie nic nie ma. Okej. No dobrze. Dobrze, moi drodzy. Widzę, że na tym powinniśmy chyba dzisiejszy odcinek zakończyć. Nie wiem, co zrobić dalej. Muszę się zastanowić. I co, jeżeli materiał wam się podobał, to zachęcam do łapki w górę, do jakiegoś miłego komentarza. I jeżeli chcecie widzieć więcej, to do subskrypcji kanału oczywiście. Ja na dzisiaj już wam dziękuję. Jeszcze raz do kolejnego. Cześć!